Pierwszy przykład to jest oczywiście zbrodnia smoleńska. Ci ludzie robili wiele, żeby nie zabezpieczyć, nie zagwarantować bezpieczeństwa panu prezydentowi. Cały wysiłek służb był nastawiony na to, żeby tego bezpieczeństwa nie było, a także na to, żeby później nie zgromadzić materiału źródłowego, nie dojść do prawdy, ochronić tych, którzy rzeczywiście to przestępstwo straszliwe popełnili. No i drugim tak.